Prolog, czyli z workiem na głowie. Prowadzący terenówkę kierowca nie miał szczęścia. Chwilę wcześniej rozgadany i uśmiechnięty, kilka sekund później, po tym jak seria odłamków przebiła blaszane drzwi i szybę, martwy i okaleczony, skurczył się dziwnie w fotelu. Siedzący obok dziennikarz patrzył na swoje ręce i brzuch, zachlapane krwią i wnętrznościami zabitego. Z powodu tego widoku nie dostrzegł biegnących w kierunku pojazdu mężczyzn z kałachami. Jezu, z tyłu suwa słychać było pojękiwanie rannego fotoreportera. A potem jego przeraźliwy krzyk. Kurwa, szóż Ostrzeżenie podziałało jak kubeł zimnej wody. Dziennikarz gwałtownie oprzytomniał. Jakimś cudem nie trafił go żaden z większych odłamków, zważywszy na okoliczności, miał się całkiem nieźle. Załóżmy, że dzipa, mimo wszystko, da się prowadzić. Co robicie w takiej sytuacji? Spytał wysoki, chudy porucznik siedzących w szkolnych ławach dziennikarzy. Był lipiec 2007 roku. Koszmarny incydent to tylko hipotetyczna sytuacja, choć sugestywnie opisana przez blond chudzielca. Siadam za kółkiem i uciekam, odpowiedziała zdecydowanie jedna z dziennikarek uczestniczących w pierwszym w Polsce kursie dla korespondentów wojennych zorganizowanym przez Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach. Dobrze, przytaknął oficer, choć sprawiał wrażenie, że taka odpowiedź nie w pełni go satysfakcjonuje. Ale co z zabitym? dopytywał się dalej. No, spycham ciało tak, by nie przeszkadzało mi w jeździe, ale jednocześnie pozostało w aucie. Bardziej spytałem niż stwierdziłem. Właśnie. Na twarzy porucznika widać było satysfakcję. W wojsku mamy taką zasadę: wracamy wszyscy, żywi i martwi. Ciało żołnierza, ale i ciało dziennikarza nie powinno dostać się w ręce terrorystów, bo to oznacza, że za kilka godzin jego zbezczeszczone szczątki obejrzy w telewizji cały świat. Tydzień wcześniej cieszyłem się ostatnimi dniami urlopu i towarzystwem żony w uroczej czeskiej Pradze. Marcin, przyszedł list z Ministerstwa Obrony, masz wziąć udział w jakimś szkoleniu. Głos redaktora naczelnego brzmiał tak, jakbym miał się wybrać na owiane legendą spędy rezerwistów. Z miejsca minęła mi złość, że ktoś z pracy zawraca mi głowę telefonem. Aha, musi się zaliczyć, jeśli nadal chcesz jeździć, dodał mój rozmówca, wprawiając mnie w lekkie zdumienie. Owojeździć dotyczyło Iraku i Afganistanu, wyjazdów z akredytacjami MONU do stacjonujących tam polskich kontyngentów wojskowych. Do tej pory zaliczyłem już kilka reporterskich wypraw do Iraku, skąd więc nagle pomysł, że powinienem się szkolić? Pal trzeba to trzeba, powiedziałem sobie, licząc przy okazji na fajną przygodę. I cztery dni później siedziałem w specjalnym autobusie do Kielc. Kilkunastoosobowe towarzystwo bawiło się świetnie, nonszalancko podpisując podsunięte kwity, w których oświadczaliśmy, że nie będziemy rościć pretensji do monu w razie jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu. Wszystko przecież wskazywało na to, że jedyne co nam grozi to kac. O kurwa znowu! Praktyczna część ćwiczeń najwyraźniej zmęczyła już jednego z moich kolegów. Nasz konwój simik, jeżdżący od rana po podkieryckich wioskach udających afgańskie wsie, po raz kolejny wpadł w zasadzkę. Słychać było strzały, pokrzykiwania, ktoś rzucił świecę dymną. To tylko ćwiczenia, ale z zachowaniem, jak mówią w wojsku, realizmu pola walki. Niezła rozpierducha, skomentowałem. I chyba przegrywamy, dodałem na widok strzelca z pojazdu za nami, który teatralnie rozłożył ręce i położył się na burcie wieżyczki strzelniczej zwanej ganerką. Śmialiśmy się, gdy nagle otworzyły się drzwi Honkera. Dwóch zamaskowanych gości z kałchami w rękach darło się na nas imitując wrzaski, które w ich odczuciu wydawaliby z siebie talibowie. Wypieprzać! Jeden z nich przeszedł na angielski. Jeszcze nie straciliśmy rezonu, jeszcze trwała zabawa. Tylko ćwiczenia tłumaczyłem sobie, gdy nagle jeden z bojowników rzucił mnie brutalnie na drogę i zerwał ze mnie hełm i kamizelkę. Boli! Zaprotestowałem. Zamknij się! wrzasnął oprawca i uciszył mnie solidnym kopniakiem w bok. Straciłem oddech, a porywacz spętał mi ręce za plecami plastikowym paskiem. Kajdanki wrzynały się w nadgarstki, Bolało jak cholera, ale nie to było najgorsze, bo to za chwilę na mojej głowie wylądował elastyczny worek. Odtąd nie widziałem już nic chyba się dusiłem. Worek nie zabije, chyba że ktoś użyje folii, mówił po wszystkim chudy. Założenie go na głowę to chwyt psychologiczny, bo nagle nic nie widzisz, jesteś bezwolny, jeszcze bardziej bezbronny. Tak łamie się największych twardzieli. Żaden ze mnie twardziel. I nie pomagała mi już świadomość, że to tylko ćwiczenia, bo brak powietrza i klaustrofobiczny ręk były jak najbardziej realne. Tymczasem porywacze zaczęli pakować nas do samochodów. Wstawać! krzyczeli. Tylko jak tu się podnieść, mając spętane dłonie i worek na głowie? Pomogły kopniaki i gorąca lufa przyłożona do skroni. Nie żebym się bał, że ktoś rozwali mi mózgownicę, w końcu to tylko ćwiczenia, ale seria tuż przy głowie, a po niej bolesne dzwonienie w uszach przez następne minuty, to wystarczająco dotkliwa kara za niesubordynację. Miałem szczęście. Trafiłem na paka jednego ze zdobycznych honkerów. Część kolegów zaliczyła podróż w bagażnikach cywilnych aut terrorystów z workiem na głowie i spętanymi rękoma przy 35-stopniowym upale żadnych niepotrzebnych ruchów, żadnych rozmów. Mówicie tylko wtedy, kiedy wam każemy. Tłumaczyli zasady porywacze. Odwróciłem się w stronę, z której usłyszałem te słowa. Jakaś ręka brutalnie złapała mnie za kark i docisnęła głowę do dołu. Od tej pory już wiedziałem, że to najlepsza pozycja, by uniknąć kolejnych razów. Kilkanaście minut później klęczałem na betonowej posadzce. Dźwięki rozchodziły się tak, jakbyśmy byli w hali fabrycznej. Trudno było je znieść, zwłaszcza w takim natężeniu. Puszczona na cały regulator orientalna muzyka przeplatała się z wystrzałami z kałachów, krzykami jeńców i porywaczy. Pomagało szerokie otwarcie ust, do czasu, kiedy któryś z opiekunów nie polał mojej głowy wodą. Worek przykleił mi się do twarzy, niedawno uspokojony oddech znów zaczął wariować. Łapałem powietrze jak ryba, czułem, że mam już dość. Straciłem orientację. Nie wiem po jakim czasie podszedł do mnie jeden z terrorystów. Wyprowadził mnie z budynku i zostawił pod ścianą. Róż się, a dostanie, ostrzegł i zluzował pęta. Nadgarski bolały koszmarnie z drzętwiami cała lewa ręka. Zaciskałem i otwierałem dłonie, by pobudzić krążenie i nagle dotarło do mnie, że są wolne. Oparłem je na udach i nic, a przecież się ruszyłem. Zerwałem więc worek z głowy, myśląc sobie: a niech się dzieje. Zamiast kopniaka i serii przy uchu cisza. Rozejrzałem się i stwierdziłem, że klęczę przed kotłownią. W oknie nade mną dostrzegłem plecy jednego z terrorystów. Odwrócił się i stracił mnie z pola widzenia. Podniosłem się i zacząłem biec. Przez hałdę węgla dwa wysokie płoty, byle dalej od tego paskudnego miejsca. Moja ucieczka do wolności skończyła się kilkaset metrów dalej, gdy wpadłem na oddział szykujący się do odbicia zakładników. Obserwując ich akcję, dziękowałem sobie za desperacki odruch. Ominęła mnie wątpliwa przyjemność kulenia się w pomieszczeniu wypełnionym dymem z granatów i odgłosami serii strzałów z workiem na głowie i spętanymi rękoma. Nie zastosowano wobec mnie procedury sprawdzenia, czy przypadkiem nie jestem podszywającym się podporwanego bojownikiem. Po prostu, scenariusz ćwiczeń nie zakładał ucieczki dziennikarza, miałem więc święty spokój. Ale nie ma tego dobrego. Wkrótce dopadł mnie uporczywy ból. Okazało się, że gwałtowne wykręcenie lewej ręki poskutkowało naderwaniem jednego z mięśni piersiowych. I w towarzystwie tego bólu pięć dni później wylądowałem w Afganistanie. Tak zaczęła się moja pierwsza poważna przygoda z tym krajem, nie licząc krótkiego pobytu w Bagram latem 2004 roku oraz lektury paru książek. Pak też na dobre wszedłem w temat, który jest przedmiotem niniejszej książki. O polskiej misji wojennej w Afganistanie można pisać na różne sposoby. Ja od sierpnia 2009 roku robię to już nie tylko jako reporter, który spędził z polskimi żołnierzami wiele tygodni, ale również jako autor blogu z afganistanu.pl. Podstawą książki są zamieszczone tam wpisy, poszerzone i usystematyzowane w postaci alfabetu ułożonego z haseł, które w mojej ocenie tworzą w miarę pełny i rzetelny obraz misji. Zapraszam do lektury.